Kalżyć, witajcie, z Ryfek, witam was w kolejnym Ajzaczku. Wracamy do moda Epifanii i wracamy do nowych postaci. Ja tu już miałem sobie podejście Tainted Magdalenką, bo musiałem ją zagrać i dodać sobie parę tam w konsolę, mi się nie chciało tego odblokowywać. Aby odblokować Magdalenkę w wersji Tarnisz. W ogóle super to jest zrobione, fajne naprawdę. Mi się strasznie podoba tutaj, że mamy w ogóle inne, jak to się mówi, inną tą rotację postaci na innym zupełnie ekranie i wszystkie te unlocki i tak widać. Super to jest zrobione. Dobra, zagramy sobie Magdalenką. Non-stop krwawi i na dodatek ma Cardial Arrest jako swój item aktywny. Cardial Arrest, no nie wiem, że po prostu zawał serca, coś w tym stylu, coś z serduchem jest. Jak ona działa? Już wam tłumaczę, kochani. O, to jest dobry pierwszy showcase normalnie tej postaci. Jak działa Tainted Magdalene? Znaczy Tarnisz, przepraszam, będę mi się myliło to. Co najważniejsze, Magdalenka startuje z naprawdę dobrymi statystykami. Ma 4 HP. Na dole widzicie sobie ten pasek. Co 15 sekund tracimy pół serduszka czerwonego do minimum aż połowy serduszka. Rzeczywiście ona do minimum HP może zlecieć w porównaniu do Tainted Magdalenki. Punching Bag jest słabym itemem, na tyle słabym, że go nawet nie biorę. No, nie lubię go strasznie. Ale dobra, wezmę jakbym nam, nie wiem, miał do 4 czy coś, więc sobie go najwyżej zmienimy. Spadamy statystykami tą magią rzeczywiście aż do minimum HP, więc trzeba na to uważać. Dostanę złote serducho? Nie, nie dostanę, no przechodzi dalej. Ciekawe, a teraz? Teraz dostanę, dobra, od razu się chciałem rozwalić. Będę tracił też chyba Soul Hearty, nie wiem, a zaczekajcie. Co 15 sekund trasy pół czerwonego serduszka, najpierw tracę Soul Hearty, znaczy najpierw tracę czerwone serduszko? Mam nadzieję, bo jak nie to słabo. Tak, najpierw czerwone serduszko, super. Oprócz tego możemy użyć naszego itemu aktywnego. On kosztuje jego użycie jedno całe czerwone serduszko, więc tu na pewno nie idziemy na Devil Roomy, tylko na Angel Roomy. I możemy wypuścić taki pocisk, który ma wszystkie nasze efekty. Na dodatek jest penetrujący i na dodatek zadaje trzykrotność naszych obrażeń. Oczywiście przeciwnicy zabici za pomocą tego itemu wyrzucają serduszka. Te serduszka nam znikają po sekundzie, a za ich podnoszenie dostajemy tymczasowego HP upa, więc taki fajny bonusik, naprawdę dosyć ciekawa postać na takie granie, wydaje mi się, że właśnie szybko, dobre statystyki na starcie, HP upa tu dostałem, no i elegancko na tę postać, HP up jak najbardziej spoko, lecimy na kolejne piętro. Na dodatek, nawet jakbyśmy nie mieli czerwonych serduszek, naszego itemu aktywnego moglibyśmy użyć, tylko że w tamtym przypadku niestety użycie go nie kosztowałoby nas jednego czerwonego serduszka, bo już byśmy go nie mieli, tylko dałoby nam to po prostu Broken Hearta, dlatego ja raczej będę się starał w miarę regularnie używać tego itemu, zasuwać po piętrze, żeby nam HP nie spadało. Jezu, jakie fatalne itemy jak na razie. Spłuczka, niech będzie, w gówno was zamienię. A to gówno to od razu, a no tak, bo wy jesteście gównem, no tak, dobra. To była najpiękniejsze zdanie, jakie wypowiedziałem w tym odcinku, lepszego nie będzie. Ło, czerwony serduszko lecą, nawet jak kogoś nie zabije. O Jezu, to w ogóle easy postać. Tu non stop wystarczy używać naszego itemu aktywnego i będzie gites. Infested, nic ciekawego. Lecimy dalej, szukamy HP upów, idziemy na Angel Roomy, olewam Devil Roomy i powinno być całkiem okej. Mi się naprawdę bardzo podoba. O, dodatkowe Devil Roomy, no i tak nie pójdę raczej. może potem, jak się nie trafi Angel Room, to pójdziemy do Devil Roomu, ale raczej tak do Angel Roomu będę się starał chodzić. Co mówiłem? Nie pamiętam, może sobie przypomnę, kluczyk bym stąd chciał, szczerze mówiąc. Świetnie, dobra, no w dupie to mam, idziemy dalej w takim wypadku. Walka z bossem, pierwszy Devil Room ominiemy, będziemy mieli gwarantowany Angel Room na, no mam nadzieję, że kolejnym piętrze. I powinno być gites w miarę. Jedną z lepszych rzeczy, jaką moglibyśmy tutaj dostać na tej postaci. O Jezu, co się z tobą dzieje? Byłby trinket, Mom's Locket on się chyba nazywa. Nie pamiętam dokładnie, jak ten trinket się nazywa. Ale jest trinket, który sprawia, że wszystkie połówki serduszek i w ogóle wszystkie serduszka nas leczą podwójnie, więc połówki serduszek działałyby jako całe serduszka, a całe serduszka jako podwójne serduszka i tak dalej, i tak dalej. Świetny, naprawdę świetny trinket. Idealnie by się przydał właśnie na tę postać. W 100% tak naprawdę opartą. O Jezus, muszę uważać z używaniem tego przy tym bosie. W 100% skupioną właśnie na czerwonych serduszkach. I nie wiem też, czy podobnego efektu nie ma PhD.
Nie pamiętam już, dobra. Całe piętro z nami, lecimy sobie na kolejne obok restroomu. Pewnie jest secret room, ale no ja niestety to muszę olać. Lecimy sobie dalej. No nie licząc tych angel roomów. Myślałem, że to powiem wam 15 sekund. Na stracenie serduszka to bardzo długo. Ja bez problemu będę się utrzymał non-stop na max HP. Ale wydaje mi się, że momentami będę mógł mieć problem. Jak nie trafię dobrze tego Cardial Arresta, jak nie trafię dobrze tym pociskiem, może być naprawdę kiepsko. Szansa na Angel Devil Room też no, niby tak samo jak na innych postaciach do ogarnięcia. Co? Kiedy ja umarłem? Bez kitu, ta postać jest milion razy trudniejsza, jak mi się wydawało. O Jezu, ja przez chwilę nie spojrzałem na swoje zdrowie. Użyłem chyba drugi raz mojego itemu aktywnego. Na dodatek akurat weszło to 15 sekund, które zbiło mi pół HP. I nawet nie zauważyłem, że ja jestem jednostrzałowy. Nie wiem też, tam nie był akurat champion. Może on mi zadał całe serduszko obrażeń. Dobra, no to ja tu muszę na to moje zdrowie zwracać zdecydowanie bardziej uwagę, niż mi się wydawało. Ale mówię, to jest trochę jak granie keeperem alternatywnym. On dostaje te coiny z przeciwników i takie... Niby fajnie, więcej tych coinów ma, ale to jest ryzykowne, żeby do tego wszystkiego podchodzić. Tutaj tak samo ryzykowne będzie podchodzić do wszystkich tych przeciwników. Za to na tej postaci niesamowicie mocne będą damage upy. Tears upy średnio, bo mi zwiększają po prostu tearsy i częściej strzelam, fajnie. Ale damage upy to jest damage up razy 3 na każdym użyciu tego Cardial Arresta. Dlatego tak bardzo chciałbym teraz jakiegokolwiek damage upa w tym podejściu i będzie naprawdę spoko. Boże, jakie fatalne itemy. Za to dobra, game kit nie jest taki zły. Game kit na tej postaci zadziwiająco może być przydatny. On nas zmienia w Pac-Mana i my będziemy zjadali przeciwników. Ja chyba nigdy nie używałem game kita przez ostatnie 2 lata, więc to jest pierwszy raz, jak go będę używał. Spoko. Ale właśnie nas to zmienia w Pac-Mana. Będziemy sobie mogli zjadać przeciwników jak duszki w Pac-Manie. I za tych przeciwników zjedzonych jak duszki w Pac-Manie będziemy dostawać zdrówko, więc gituwa, gituwa. No serio, przeciwnicy, którzy nas gonią, są małym problemem, bo nie jestem za bardzo w stanie użyć mojego przedmiotu aktywnego i potem tego wszystkiego zganiać. Wezmę ten item, ale niech to nie będzie HP down, health down. HP up, tears up, nie damage down, jest gites. Ej, super, to jak nigdy normalnie zadziała. HP up jeszcze na kolejne piętro, już mamy lepsze podejście, jakie mieliśmy dosłownie minutę temu. Lecimy na kolejne piętro. Dobra, teraz muszę tylko uważać, żeby rzeczywiście nie przesadzić z używaniem tego przedmiotu aktywnego i powinno być okej. Ale serio, tak trudno czasami podejść pod te serduszka. Te soul hearty będę tracił jak nic, jestem pewny. Jak już mam mało zdrowia, nie jestem w stanie się wyleczyć czasami nawet. Przy ostatnim przeciwniku tu muszę mega uważać. I muszę brać z przeciwników zazwyczaj minimum nawet 3 serducha. Bo inaczej kompletnie to będzie dla mnie nieopłacalne. No naprawdę, ciekawa postać. Zdecydowanie ciekawsza niż mi się wydawało. Powiem wam, że jak patrzyłem na jakiś tam kanał na YouTubie, nie pamiętam jak się nazywa niestety. Jest taki kanał, który właśnie robi takie opisy po angielsku tych wszystkich postaci z tego moda. Jak patrzyłem opis tej postaci, mówię, taka strasznie zwyczajna się wydaje, nie? Taka trochę inna wersja Tainted Magdalenki. A no, naprawdę fajnie jest zmieniona. Jak na razie mi się bardzo te postacie tarnisz podobałem, ten mod Epiphany naprawdę spoko. Jestem ciekawy, czy on dodaje też jakieś itemy, bo szczerze mówiąc nawet nie wiem, boże, czy ja dostanę jakiś naprawdę dobry item dzisiaj, bo to jest porażka po prostu, porażka. Heads up, o, łapka w górę, bardzo dobrze. Dobra, Cardial Arrest, lecimy sobie dalej. Ja mam mój item aktywny, więc nie muszę strzelać do przodu, żeby tutaj przeciwników zabijać w żadnym wypadku. No i proszę bardzo, już wyszedłem na plus. A zawsze w kryzysowej sytuacji mogę mojego itemu aktywnego użyć i mój item aktywny, tak jak mówiłem, powinien nas wyleczyć. Aaaa, to niefajne było, to niefajne było. Mam nadzieję, że dostanę Devil Room i tak. Dobra, lecimy sobie dalej. Coś jeszcze chciałem powiedzieć o tej postaci, ale powiem wam, że zapomniałem. Jestem ciekaw, czy jest jakikolwiek przedmiot w grze, który by wydłużał czas trwania tych serduszek na podłodze? Powiem wam, że chyba nie ma. Jeden, co mi się kojarzy, wiem, że to na pewno działa. Jakbyśmy mieli Runkeyera i Runkeyera użyta na tych serduszkach, które znikają po sekundzie, pojawia serduszka, które nie znikają. Więc jeżeli jakimś cudem miałbym akurat Yerę w połączeniu z
jak się to... Blankrun, o Jezu, nigdy nie używałem tego przedmiotu jeszcze od czasu wyjścia Repentance. To mógłbym... mieć nieskończoność serduszek. O, i teraz zobaczyłem, że te serduszka podniesione jednak nie dają nam tymczasowego damage upa. Tymczasowy damage up to my dostajemy tylko i wyłącznie z serduszek, które weźmiemy ponad limit naszego zdrowia. Dobrze wiedzieć. Dobra, będzie Devil Room? Nie ma niestety Devil Roomu. Jezu, co to są za przedmioty? Naprawdę, jaki to jest syf. O mój Boże, ale gówno. Co to za figuła? Aha, no co? Czemu nie była podpisana? A może była, ja tak za szybko podniosłem. Dobra. Ale tragedia, te przedmioty, tragedia. Lecimy na kolejne piętro. Mam nadzieję, że tutaj już obrażeń nie otrzymam i będę miał swój Devil Room, żeby go nie wziąć i dostać Angel Roomik na kolejnym piętrze. O Jezu, nie wiem, drugi Ariel Wizard to jest jakaś przesada po prostu. Ale dobrze, jeden z widzów mi napisał komentarz ostatnio, że on już ma dosyć tych ciągłych game breaków i takich dobrych podejść, żebym ja miał jakieś normalne podejście w końcu. No to specjalnie dla ciebie, widzu kochany. Już nawet nie on jeden tak pisał. Specjalnie dla was, widzowie kochani, którzy mieli dosyć zbyt dobrych podejść i instawinów, podejście do dupy. Typowe podejście widza Rywka, bo tak jak wy mi piszecie, jakie wy macie podejścia, to tak wyglądają według waszych komentarzy. Wszystkie wasze podejścia są tragiczne i nie macie żadnych itemów, więc łączę się dzisiaj z wami w bólu i też dostaję tragiczne itemy. Ale nie, no to Experimental Treatment, spoko, no Tear Zapik zdecydowanie lepiej mi się teraz strzela. Fajne statystyki ma bardzo ta Magdalenka na starcie, ale rzeczywiście momentami bywa trudna. Przez to po prostu, że musimy się bardzo skupić na rzeczach, na których normalnie się w ogóle w Isaacu nie skupiamy, więc... O Jezu, te czerwone serduszka to wyglądają identycznie jak pociski wielu przeciwników. Świetnie trafiłem. No i powoli mi HP spada. Wiecie co? Ja w następnym pokoju używam przedmiotu aktywnego. Świetnie. Dobrze, że miałem Soul Hearta, to nic to nie zmieniło, ale gówno. Dobra, item aktyw... A, i wy uciekacie. Zapomniałem o tym kompletnie. Nawet nie jestem w stanie ignorować. Najgorszy pokój na użycie przedmiotu aktywnego. Bez kitu. Ale tragedia. Dawaj damage upa, dawaj damage upa. Ten Cardiac Arrest to trochę dla mnie jest taki Glass Cannon. Tylko, że trochę słabszy. Znaczy słabszy, z drugiej strony jak otrzymam obrażenia, to nie stracę tak dużo zdrowia. Ale trzykrotność obrażeń, co chwila tak naprawdę do używania, naprawdę fajna. W tym momencie przedmioty, które mają, nie wiem, bardzo zwiększone obrażenia, a zmniejszają nam tirsy, typu Polyphemus, typu Ipecac, to byłyby chyba najlepsze itemy możliwe. Ale z drugiej strony Cardiac Arrest też wszystkie efekty nasze. Jezu, jakie tragiczne są itemy. Jakim cudem Intruder ma jakoś 3? To jest tak gówniany item, że to jest po prostu porażka, jaki on jest słaby. Ale niech będzie. Niektóre itemy muszą dostawać po prostu chyba dla siebie specjalnie wyższą rangę. Dobra, kolejne serduszka, lecimy sobie dalej. Sklepik, z chęcią bym poszedł. Mamy 12 coinów, mógłbym sobie, nie wiem, wysadzić maszynę do donate'ów. Może udałoby nam się coś kupić. Nie mów mi, że Intruder za każdym razem, jak użyję przedmiota aktywnego, wyjdzie z mojej głowy. Nienawidzę tego efektu. Po co ten item w ogóle brałem? Boże, w końcu dobry item. Aczkolwiek, nie będę go brał. Zadziwiająco może być przydatny Game Boy, czy tam Game Kit, czy jak tam się nazywa. No to Game Boy chyba jest. Na tej postaci. Na każdej innej postaci. Ole, piękny boss! Na każdej innej postaci rzeczywiście wziąłbym coś innego. Na tej wolę nie ryzykować. To leczonko za zabijanych przeciwników może być czasami ratujące podejście wręcz. Tak, za każdym razem jak użyję przedmiota aktywnego wyjdzie mi ta głowa, ale masakra. Dobra, pizamkę mamy. Czyli mamy, widzowie, Devil Room na kolejnym piętrze, no. Tylko 2 piętra za późno, więc nie ma problemu. Jeszcze potem kolejne 3 piętra i będę miał Angel Room. Więc na łum przykujcie się, że zgarniemy nasz pierwszy item z pokoju specjalnego. Coś tak to widzę, niestety, coś tak to widzę. A ciekawe, czy jakbym nie miał czerwonych serduszek, a miałbym Soul Hearty, to za te Soul Hearty mógłbym użyć Cardiac Arresta. Nie wiem, nie wiem. Kurde, u mnie w rodzinie trochę zawałów było. Mam nadzieję, że to nie jest genetyczne, aczkolwiek słyszałem, że jest, więc powinienem chyba dużo ćwiczyć, nie palić papierosów, aby nie mieć zawału, bo to nic przyjemnego
Dobra, jeszcze jeden przeciwnik nam chyba tylko został, dwóch. No ten range down, tak go niby nie czuć, ale rzeczywiście momentami ten range down bardzo boli. Dobra, lecimy sobie dalej, tego coina zgarnę, bo może akurat tutaj będę miał po drodze i sklep, i treasure room, na to liczę. Od razu potem jeszcze walka z bossem i byłoby ideolo. O! Ja wiem, jaki item byłby na tę postać genialny! Jezu, jakie to by było dobre! Rock bottom! Raz dorwać jakiś pokój, gdzie rzeczywiście tych przeciwników byłoby mnóstwo. Zgarnąć wszystkie czerwone serduszka ponad limit. I rock bottom fajnie tutaj ciśnie. No 20 na ten pokój. Dobra, otwieramy tak to wszystko. Jezu, naprawdę żadnej znajdźki, więc jak jedną, ale syf. Mam spell, może być. Karta strength zdecydowanie bardziej zamiast Magiciana. No i świetnie. O, dzięki Bogu za Two of Spades, bo nie poszedłbym nawet do Treasure Room ani do sklepu. O mój Boże, no na razie średniawka, średniawka. Boss Challenge Room jest, jestem ciekaw, czy by tam nie pójść. Ale nawet nie mógłbym użyć karta Karesta i się potem uleczyć, więc chyba nie, chyba nie. Leprosy, otrzymanie obrażeń. Pojawia nam Orbitala. Jestem ciekawy, czy na kardak areście to działa. Jeżeli tak, to... Tak działa! Okej, okej. O! Ten item właśnie z beznadziejnego stał się słabym. Więc cieszę się, cieszę się. No i ten intruder. Denerwujący jest ten efekt jego. Na pewno nie lubię tego jego efektu graficznego, że ja nie mam głowy. Ja się nie mogę połapać potem na piętrze, gdzie ja jestem. Ale... Może być, może być. Habit, bardzo przydatny item, szczególnie na itemie, który, tak jak mówiłem, może mnie... w pewnym momencie wyleczyć tak naprawdę i uratować podejście. Za każdym razem jak otrzymamy obrażenia, będziemy teraz dostawali ładunek na naszym przedmiocie aktywnym. Całkiem spoko. Jestem ciekaw, jak ten kardek Ares, jeżeli on przyjmuje efekty z pocisków. No taki nóż to wiadomo, jak przejmie efekt, ale... Taki brimstone? Każda postać, która ma jakikolwiek inny strzał. Jak na nim działa brimstone? Pierwsze co, jak zacząłem grać Mei, to... Zawsze chciałem po prostu Brimstone'a zobaczyć. Akurat z Mei Brimstone działa świetnie. Więc no, jakby na tej postaci też działa jakoś spoko. Mogłoby być spoko. Przejdę się po tym piętrze. Poszukam Secret Roomu. Bo tak jak mówiłem, Rock Bottom to jest rzadki item. Jezu, na tym piętrze jest tyle możliwości na Secret Roomy. Rock Bottom, rzadki item. Okej. Ale jakby się trafił, naprawdę nam niesamowicie ustawił podejście. Dobra, mam za trzecią bombą. No taki secret room. Nie za ciekawe, aczkolwiek całkiem sporo pieniędzy dostałem. Może na coś te pieniądze wydamy na jakimś kolejnym może sklepie. Jak na razie, całe piętro za nami, lecimy na walkę z bossem. I nie, no dobra, jednak tak wcale szybko to zdrowie nie spada. W minutę stracimy dwa pełne serduszka. Mam nadzieję oczywiście, że na Wump to nie działa w ten sposób, że wiecie, tracimy całe serduszko co 15 sekund, to by było słabe akurat. Ale nie, jestem prawie pewny, że tak to działać nie będzie. Będziemy raczej nadal tracić tylko połówkę, bo Tainted Magdalene w końcu też tylko połówkę traci. Solharcik, jest damage up, jest David Room, który... Szczerze, mam tyle czerwonych, nie omijam, idziemy. O Jezu. Jaki syf. A co tam było? Seven Sealsy? No nie, no przecież to jest taki gówno. Jezu, ale gówno. Kolejne piętro, kolejne piętro. No nie, no itemy dzisiaj zaskakują. No, co będzie, to pójdę, już nie będę czekał. Za późno ten David Room, powiem wam, po prostu dostałem. Jak teraz miałbym jeszcze świadomość, że być może nawet będę kolejne dwa piętra czekać, żeby dopiero na trzecim dostać rzeczywiście ten David Room, to ja mam to gdzieś. O, jedną rzecz sprawdzę. Bez kitu! Użycie przedmiotu aktywnego daje mi ładunek na moim przedmiocie aktywnym głównym. Jakie to jest mocne! Nie, to jest za mocne. Widzowie, to jest za mocne. Ja co, użycie itemu w prawym dolnym rogu? Dostaję teraz ładunek na moim głównym przedmiocie. To jest OP. Ja właśnie ogarnąłem tę postać. Ja właśnie dostałem combo niezniszczalności na tej postaci. Bez jaj! Czy to wystarczy, że jak... No, oczywiście są walki z bossem, które są długie, w których przeciwnicy nie są przywoływani, jak Isaac. I Isaac to jest tak naprawdę chyba jedyna trudna walka z bossem w tym momencie, bo każdą inną walkę z bossem, jaką kojarzę taką naprawdę trudną, jak Delirium, jak... Nie wiem... Hash?
jak mega szatan, tam jest zawsze coś przywoływane. Więc tam zawsze będę miał w co uderzyć. Nawet jak nie będę miał w co uderzyć, to ja non-stop mogę Cardiac Arresta używać, żeby... Nie no, no ładna, łatwa ta postać jest jednak. Jest gituba, jest gites. Dobra, lecimy dalej. Treasure Roomik jest, do sklepu też na tym piętrze pójdę. Nie wiem, szukał tutaj może... Champions Belta, kolejny damage upik. Jezu, ile ja tutaj tych czerwonych serduszek podniosłem. Zdecydowanie więcej niż... O wow, oj co... I zaczekajmy, jak to przychwyci niby efekt? Okej, okay, no z technologii najwyraźniej nie przechwyci. Ale jest gites. O. To podejście robi się coraz ciekawsze. Jeden z moich ulubionych trinketów w całej grze. W Treasure Roomach będziemy teraz mieli maszynę do zmiany przedmiotów. A jak sobie możecie wyobrazić, maszyna do zmiany przedmiotów w Treasure Roomie to coś bardzo, bardzo dobrego. Cały pokój? Nie, tutaj jeszcze nam przeciwnik został. Dobra, lecimy do sklepu. W sklepie walka z gridem, żaden problem raczej. Bierzemy kolejne serduszka. Item aktywny mam już naładowany. I ja mogę zrobić taki myk. I to nic nie zmieniło, nic mi nie dało. Lecimy sobie dalej. Tu jeszcze tą bombkę zgarnę i lecimy na walkę z bossem. Jak dobrze pójdzie, to może nawet zdążę na hasza. I naprawdę, wydaje mi się, że na haszu ta postać będzie tak przemocna, bo ja będę mógł użyć Cardiac Arresta w momencie, w którym hasz przywoła na przykład te milion much, które on przywołuje. Z każdej z much dostanę po 5 serduszek. Odpalę item aktywny, żeby móc po prostu się w te serduszka wbić. I bailando, i bailando. Chociaż dosyć trudno mi celować. O Jezu, teraz jak jeszcze nie mam głowy i biję za pomocą technologii, to naprawdę powiem wam, że momentami czuję się, jakbym nie dał rady niczego trafiać. Wiecie, co my jeszcze potrzebujemy? Jakiegoś Sacrificial Daggera. Jak ja bym miał Sacrificial Dagger, to już byłoby tak gigantycznie OP podejście, bo miałbym Orbitala przy moim itemie aktywnym, który jeszcze by mega dużo bił. Odbędeć, jaki to jest dobry item na tę postać. O mój Boże, Eden Soul. A wiecie, że ja nawet tego ładować nie muszę, bo mogę zrobić taki myk. Patrzcie na to. Jakie 200 IQ. Jakie milion IQ. Użyję Eden Soul od razu w Angel Roomie, w którym go wziąłem. Trochę to czasu zajmie. Mam nadzieję, że ten pająk nie rozwali mi bossa. Bo, o Jezu, on go rozwali. Oj, ten pająk tutaj psuje. I to bardzo. No, ten pająk tutaj psuje. Czy ja go muszę trafiać? Nie muszę go trafiać. Nie, dobra, najwyżej stracę trochę zdrowia, ale... Będzie git. Starajmy się utrzymać jak najwyżej, jak się tylko da na tym naszym HP. Nawet jak boss padnie, ja mogę używać mojego przedmiotu aktywnego. Tak o sobie po prostu. I nadal ładuję mój item aktywny. Muszę go użyć zaledwie tylko jeszcze dwa razy. Używamy Eden Soula. No i w tym momencie ten Angel Room zamienił się na dwa itemy z Angel Roomu po prostu. No taki bardzo przyjemny Angel Room jak się tam zrobił. No to jest jeszcze lepszy Angel Roomik. Mamy teraz samo naprowadzające technologii. Co prawda nie mamy pocisków z aury z Godheada, ale no samo naprowadzające technologii wydaje mi się, że też jest dobre. Już się boję, jak teraz działa nasz Cardiac Arrest. Dobra, tutaj nie ma nikogo. No, tak bardzo standardowo, nie? Bardzo szybko leci i to jest jego minus. Strasznie szybko ten item nasz aktywny leci. Ale nie, no jak on teraz ciśnie. Jak my mamy w tym momencie 20 parę punktów obrażeń, ten Cardiac Arrest bije 60 coś i ma jeszcze aurę z Godheada na sobie. Chociaż ta aura z Godheada, no po zmianie ostatniej Godheada jakaś specjalnie dobra nie jest, ale i tak ciekawa. Dobra, tutaj mi na boss rushu nie zależy. Biorę kartę full, pójdziemy na walkę z bossem, mam jeszcze 3 minuty na tym piętrze. Zabijemy matkę, zgarniamy item i lecimy sobie na kolejne piętro. O, już sobie pomogę bombką. Na Solharcie mimo wszystko mi zależy. Co w sklepie ciekawego? PhD. Przeczytam. Nie, więcej pieniędzy po prostu z maszyn dostajemy. To mi się z tym pokiczkało, że więcej pieniędzy z maszyn, niekoniecznie więcej... Uuu, zapik, super! Więcej pieniędzy z maszyn, niekoniecznie... Uuu, zapik, super! O, mam nieograniczony zasięg.
No, wiecie, wiecie o co chodzi. Dobra, czerwone serduszka. Znowu mamy max HP. Cały czas mam zwiększone lekko obrażenia. No i lecimy sobie dalej. Ale ostatnio często Gatheada dostaję. To jest niesamowite, ile razy w tym tygodniu dostałem Gatheada. Ja już chyba z piąty raz w tym tygodniu dostałem Gatheada. W tym tygodniu ja nagrywam jeszcze w niedzielę, to wy oglądacie już w poniedziałek. Ale od poniedziałku do tej ostatniej niedzieli naprawdę non-stop Gatheadzik. Parę razy nawet Secret Heart się trafił. Mega fart mam do tych itemów ostatnio, niesamowity. Walka z bossem od razu? Tak, powiem wam, że od razu walka z bossem. Nie wiem, jak dużo jest to piętro. Wolę nie ryzykować, pójdziemy sobie szybciutko tutaj. Pozgarniamy itemki z Boss Challenge Roomu. I nie powinno być problemu. Witam pani mamo. Witam oko pani mamy. Zgarniamy serduszka. Trochę zwiększamy obrażenia. Jest Bailando. I wiem, jaki item bardzo bym jeszcze chciał tutaj. Bateria. Bateria i Car Battery. Ostatnio szliśmy na Darkroom na streamie, to teraz pójdę na The Chest. Pociski samonaprowadzające już mam. Orbital by mi się przydał. No, orbitala wezmę. Itemy takie dupy nie urywają, nie? Nic szałowego, ale orbitala sobie weźmiemy. On dużo nie bije. Big Fan jest akurat takim orbitalem, który za dużo nie bije. Ale zawsze jak będę miał potrzebę użycia mojego przedmiota aktywnego, chociaż z tymi itemami nie wiem, czego w ogóle już będę używał. Ale jak będę miał potrzebę, to coś tam jeszcze ta muszka na pewno zrobi. Tymczasem czeka nas bardzo ciekawy treasure roomik. Item aktywny, taki nie najgorszy nawet. Bombka. I zmieniamy itemki. A już myślałem, że to jest Sci-Fly. O Jezus, ale byłoby blisko, co? Obsessed fan, aż odpalę opisy itemów. Nic ciekawego. Nic ciekawego. Aries, to jest speed up i wbijanie przeciwników nie zadaje nam obrażeń, świetna sprawa. Dobra, to jeszcze zróbmy taki myk. Chociaż ja się muszę chyba zbić do minimum zdrowia, nawet z Solhartami, żeby on mi wypłacił, żebym mógł wejść do Boss Challenge Roomu, czyli do Boss Challenge Roomu raczej nie wejdę. Ale mam naprawdę dużo zdrowia, możemy sobie pozwolić na zagranie na Demon Bagaże, szczególnie, że mam jeszcze Old Bandage, czyli będziemy dostawać czerwone serduszka, jak otrzymuję obrażenia. Nie jest najgorzej. O, zgarniemy czerwone serducho. I Loki's Horns, no i to się szanuje. Loki's Horns w naszym przypadku jest bardzo dobrą kartą, Boże, itemem, bo może to jest Secret Room. A już myślałem. Loki's Horns jest super, bo pociski strzelane na boki z samonaprowadzającymi pociskami naprawdę bardzo łatwo przeciwników mogą trafić. Dobra, ja was na chwilę, kochani, przeproszę, bo się muszę wysmarkać. No i jestem, zorki za krótkie cięcie, obrażenia 669, nice. Nie opłaca mi się już brać mojego pay to win. Restock boxes w treasure roomie. Zaryzykuję, bo na walce z Hashem mamy treasure room tak naprawdę. Boże, ale ten nos mnie męczy. Troszeczkę powiem wam się, na tym weselu chyba przeziębiłem, bo kaszel, taki kaszel miałem niesamowity przed zaczęciem nagrywania tego odcinka, ale już dzięki Bogu się jakoś ogarnął, tak mi zawsze wstyd po prostu nagrywać, jak mam rzeczywiście jakiś duży kaszel, bo no wiem, że to bywa denerwujące, a ja też czasem zapomnę się po prostu od mikrofonu oddalić i jak ktoś na słuchawkach tego słucha, to jest dosyć głośno. Co mówiłem? Nie pamiętam, może sobie przypomnę, mam nadzieję. Co mówiłem? A! W walce z Hashem są treasure roomy. Normalne one są treasure roomy. Trinkety, które wpływają na treasure roomy, takie jak na przykład Devil's Crown, które zamienia nam treasure roomy na takie devilowe treasure roomy, na walce z Hashem działają. Więc idąc tym tokiem rozumowania, nie wiem czemu miałby nie działać ten trinket. Jakbyśmy mieli podwójny treasure room z maszyną do zmiany przedmiotu, no to widzowie, jest gituwa. Właśnie już czemu ja już mam przedmiota aktywnego, nie wiem. Mega masz, proszę państwa. Czajcie, że ostatnio na streamie, jeszcze raz polecam ten zapis, jak ktoś nie widział, miałem tak dobre podejście, że nie chciałem mega masza, bo to był za słaby dla mnie item.
Masakra, to co się ostatnio dzieje, to jest jakaś poezja po prostu, naprawdę poezja. Tier zapik, o, wrócę się. Item z Devil Roomu jeszcze tutaj, z Fallena, super sprawa. Horo Babylon, o, item chyba, którego nigdy nie użyję na tej postaci. Musielibyśmy się naprawdę do minimum HP zbić, żeby ten efekt działał. Aczkolwiek, to jest też fajna sprawa, bo możemy się zbić do minimum HP, zmienić się w Horror Babylon, dostać zwiększone obrażenia i speeda, a potem się będziemy leczyć w danym pokoju, na przykład w walce z Haszem, i nadal efekt Horror Babylon będziemy mieli. Coś tutaj? High Priestess, nic ciekawego, ulubiona karta Mangetsu. Lecimy dalej. Ostatnio z Mangim gadaliśmy, musimy z końca jakiegoś znowu koopka nagrać. Dawno koopa rzeczywiście nie było. Można by było jakiegoś koopa nagrać. Używanie itemu aktywnego w formie Mega Masha nadal zadaje mi obrażenia. Okej, okay, dobrze wiedzieć, bo nie wiem dlaczego pomyślałem, że może to mi obrażeń nie będzie zadawało, ale no nie miało to by za bardzo sensu rzeczywiście. Piętro jak piętro, walka z bossem tylko mnie interesuje oczywiście. Item aktywny mogę czym częściej używać, bo dzięki temu sobie naładuję szybciej Mega Masha na kolejne piętro. Kolejny tir za Boże święty, ile tych dobrych pigu, ale PhD dzisiaj naprawdę świetnie, świetnie działa. Mega Masz już się wyłączył, ale no, idealnie na Hasza Mega Masza mieć będziemy. Mieli. To chciałem powiedzieć. No to już tutaj chwilę bez tego Mega Masza wytrzymam. Na Haszu też pewnie użyję. Jest, jak ja nienawidzę Sensera na walce z It Leaves. No, to jest tak fatalny item. Jest Devil Room, niestety nie Angel Room. O, a to jest ciekawy Devil Room. O, od razu item. Okej, okay, może być Little Horn. Dobry itemik. C piętro, walka z Haszem. Nie powinno być żadnych problemów. Ja będę non-stop w formie Mega Masza. O Jezu. Problem jest taki w tym podejściu, że to są tak dobre itemy, że ja mało byłem w stanie ukazać jakoś tę postać, nie? Kolejny tier zapik. Super. Jezu, ja dostałem 4 piguły tier zap. Nie ma maszyny. Okej, okay, tutaj to nie działa. Spider? Mutant Spider. Super item, oczywiście, że bierzemy. Quadshota w tym momencie mamy. Tirsy trochę gorsze. Parasitoid, Jezu! No, mówiłem, że itemy słabe. Gra stwierdziła, o nie, nie, Ryfek. Przesadzasz, przesadzasz. Co to jest w ogóle? Ale no nie powiecie, że ja to ustawiam, bo już niektórzy widzowie myślą, że ja ustawiam te odcinki. Ja zawsze wchodzę, wam Sida pokazuję, odpalam grę z góry, nic nie klikam. To ja tyle po prostu takie podejście dostaję. Pierwsze podejście widzieliście, było fatalne. Wywaliłem się, zacząłem kolejne i no co ja poradzę, że takie tak dobrze gram w tę grę. Masakra. Dobra, serducha, dawaj, dawaj, bo ja tu jeszcze HP upy z ciebie dostanę, byku. Jak będę czerwone serduszka kolejne podnosił, im więcej much przywołasz, tym lepiej. Klepanie w dupkę za pomocą Little Horna, super sprawa. A ja, o Jezu, czemu ja się w ciebie nie... Co ja z nim robię? Do dołu! Do rogu, do kąta, niegrzeczny byłeś. Co to się dzieje? Nawet nie wiedziałem, że w formie Mega Masza jesteśmy w stanie nim tak ruszać. Na kolejkę górską zabrałem Hasza, co jest grane? Dobra, czerwone serduszka, kolejne zgarniamy. Chwilę muszę zaczekać tutaj. Hasz nie wie co robić. Co mu jest? Hasz, przestań. To ja tylko. Łuki, twój kolega. Dobra, patrzcie na to. Cyk! O, myślałem, że więcej przeciwników trafię tym pociskiem. Nieważne, nieważne. O, o, o! O, na to liczyłem właśnie. Tyle pocisków, ile tu wyleciało. To była jakaś masakra. Znowu Sensor. Fatalny item również na walkę z Haszem. No i co? Mega Masz. I znowu na kolejkę bierzemy Hasza. Panie Haszu! Proszę się pojawić. Proszę się nie wstydzić. My tu jesteśmy dla pana. No i super. Cała walka z Haszem. Za nami. Lecimy sobie na kolejne piętro. Masakra po prostu. Co to za oro tu się dzieje? Ja już 35 minut gram. Co wy gadacie? O, już myślałem, że będzie ten bóg. A już go naprawili dawno, dawno temu. A wam, kochani widzowie, w 35 minucie nagrania, przypominam, jeżeli chcecie, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. Bardzo wam dziękuję. Misiaki, za wsparcie. Powiem wam, ciężka dzisiaj, ciężki wieczór.
O, nie będę mówił dlaczego, takie prywatne sprawy można by powiedzieć, ale... O, już mi tak na banie czasami siada rozmowa ze zbyt dużą ilością osób, że to jest masakra po prostu, masakra, naprawdę. Chcę się na te wakacje, to nawet nie chcę pojechać, żeby odpocząć fizycznie, chociaż też mi się przyda na te nadgarstki i tam... Teraz z tą kostką sobie zwichnąłem, tak, to bym sobie poleżał po prostu, wiecie, gdzieś na jakichś masażach, na jakimś spa czy coś, poodpoczywał, ale żeby od ludzi się po prostu oderwać, po prostu siedzieć w ciszy sam ze sobą, jakąś książkę, jedna z moich widzek mi podesłała nawet swoją, nie będę zmieniał itemów, nie ma szans, ostatnio zmieniłem na streamie i takie gówno dostałem, że nigdy więcej, mam zbyt śmieszne, fajne itemki. Jedna z widzów mi swoją, znaczy nie książkę, chyba jakąś powieść, nie wiem dokładnie jak to się nazywa. Poczytać sobie coś, pooglądać coś samemu. No się, nie mogę doczekać. Zawsze śmiałem, powiem wam. Przepraszam. Śmialiśmy się z narzeczoną, jak czasami do McDonalda przychodziliśmy i wiecie, my tam się jeszcze spotykaliśmy w gimnazjum nawet. I idziemy w gimnazjum do Maka i pamiętam właśnie, że mieliśmy taką rozmowę. Przyszedł jakiś pan, no w wieku około 30 lat, usiadł samemu, zjadł samemu przy stoliku jakiś tam zestaw i wyszedł. I my tak mówimy do siebie, Boże, nie Jezu, jakie dobre itemy. Nie wyobrażam sobie tak samemu przyjść do fast fooda i samemu jeść posiłek, ale to musi być przykre, nie? A tak po prostu o niczym innym teraz nie marzę, naprawdę, rozumiem tego typa. No a poza tym... Równie dobrze ktoś po prostu na przerwie w robocie mógł przyjść i sobie coś zjeść, ale no. Młodzi byliśmy głupi, to nawet nie pomyśleliśmy. A serio, nie wiem, czy też tak macie, ale jak ja byłem młodszy, strasznie oceniałem ludzi. W sensie, z góry coś zakładałem, nie? Na przykład, o, ona jest w to i to ubrana, to pewnie musi to i to, nie? A teraz tak, a teraz wręcz w drugą stronę robię, nie? Jak mi narzeczona na przykład walnie taki tekst, że do jakiegoś typa. O jakimś typie, no, oczywiście nikomu w twarz nic nie powiemy. O, on to jest taki i taki, a ja mówię, no to może dlatego i dlatego, nie? No wiesz, tak dorasta ten człowiek mentalnie i zaczyna widzieć tę drugą stronę. Boże, jakie mamy dobre itemy, mamy technologii, a nadal mamy pociski z Godheada. Dzięki temu, że Quick Hits Buddy w tym momencie dostaliśmy. Ja mam standardowe tirsy na tej postaci, chyba trochę lepsze niż standardowe na innych postaciach. Mam tirsy 2,73 na quadshocie z technologii. Masakra. Ale zadziwiające, mało damage upów dostaliśmy. A nadal ciśniemy. Ale mówię, na tę postać typowo damage upy. Jak to bije trzykrotność obrażeń, no to mówi to samo przez się. Bylibyśmy w stanie tutaj naprawdę niesamowite rzeczy robić. Wiecie co? Nie mam przejścia na walkę z Mega Szatanem, mam tylko niestety jedną część klucza. No szkoda, że się nie trafił niestety Angel Room kolejny. Przejdźmy się po całym DCS, dużo czasu to nie zajmie. A może jakiś fajny itemik się trafi? Dacki mógłby się trafić, moglibyśmy pójść na walkę z Mega Szatanem za pomocą Dacki. Szarpki jeszcze jest chyba ten item aktywny, czy jak on tam się nazywa, również mógłby nam dać przejście na walkę z Mega Szatanem. A dostaliśmy pieska, który będzie szczekał sobie, jak będziemy obok Secret Roomu. Tu jest, czyli tutaj jest Secret Room. Walka z Super Gridem, nic ciekawego. O, tu sądzę, że ostatnie, nie wiem, 3, dosłownie 4 pokoje max zostały pewnie i to by było wszystko. Szczęście 2, więc też no te najgorsze szczęście jak dla mnie. Na tyle duże, żeby myśleć, że już coś dostaniesz, ale na tyle małe, żeby rzeczywiście coś już dostać. Tak rzadko się te skrzynki na szczęście 2 trafiają, że to jest jakaś masakra. Ja nie wiem, dlaczego w ogóle na to nie zwróciłem uwagi kiedyś. Tyle lat grałem w Isaaca i nigdy nie zwróciłem uwagi na to, że rzeczywiście szczęście wpływa na to, jakie dropy dostajemy z pokoi, a... Dopiero jak ktoś mi napisał w komentarzu, to ja wiem, że pewnie nie pierwszy raz, bo mi to od lat piszecie. Ale ostatnio tak jakoś na to zwróciłem uwagę. Rzeczywiście, na to DCS ze szczęściem 8, mówię, Boże, ile ja mam skrzynek tutaj. Dobra, item aktywny. No i walka z Blue Baby. Też sobie przepchnę się. O, Blue Baby, to się szanuje.
A czemu ja nie mogę tu wejść? No nic, zaczekajmy. O! Zaczekajmy, aż pewnie będę musiał wyjść z tej formy. O, nawet strzelać nie mogę. No, to chyba się zbugowało po prostu. A powinno się odbugować, jak się zakończy Mega Mash. Jestem w szoku, że on nadal tak się potrafi bugować. Że wchodzimy w formę Mega Masha, a ja nawet strzelać nie mogę. I teraz też nie jestem w stanie wchodzić w interakcję z otoczeniem. Muszę wyjść z gry i dopiero do niej wrócić. To byłoby strasznie słabe, jakbym rzeczywiście, wiecie, poszedł na walkę z... O Jezus, myślałem, że to zniknęło. Poszedłbym na taką walkę z Delirium, na przykład na Loście alternatywnym, gdzie naprawdę nie miałbym tego jeszcze odblokowanego, a bardzo bym chciał to odblokować. Miałbym Mega Masha, więc bym się czuł, jako mam Easy Wina. I nagle się okazuje, że Mega Mash nie działa. Nie mogę strzelać. A obrażeniami samymi z tego, z dotykania Delirium nie byłem w stanie go zabić i nie mogę potem nawet skrzynki kliknąć. O, to by było. No, tu bym się zdenerwował bardzo. A dużo mi pisaliście takich historii właśnie, że bugi jak coś rozwalały na żadnej postaci, nie tylko właśnie na Loście, każdemu zawsze na Loście coś się stało. Mi chyba dzięki Bogu nigdy bug żadnego unlocka nie rozwalił. Ale rozumiem frustrację. Walka z Delam. Jeden z gorszych bossów, który mógłbyś się trafić. Nie dlatego, że jest silny. No w porównaniu do Delirium to nie oszukujmy się, to jest śmiech na sali. Problem jest taki z Delam, że... Zobaczyliśmy już tego bossa, więc Delirium się będzie w tego bossa mogło zamienić. A Delirium, gdy się zamienia w Delam, to się leczy. I to się potrafi naprawdę zaskakująco dużo leczyć. Ale no... No mówię, w tym podejściu to... Nawet jakby się leczyło pół HP co minutę, to kompletnie nic to nie zmienia. Parę panów pinów. Mała larwa, nic ciekawego. Lecimy dalej. Powiem wam, że naprawdę jestem zaskoczony, że nasz trinket nie działa. W sensie na walce z Haszem. No ja mówię, inne trinkety pływające na treasure roomy działają. Że ten trinket nie działa i że nie ma rzeczywiście tych maszyn do zmiany przedmiotów na... treasure roomach w walce z Haszem, byłem pewny, że będą. Naprawdę byłem pewny, że będą. No, Emperora raczej używać na tym piętrze nie będę. Przejdźmy się tutaj, bo tu jeszcze... Albo dobra, nie widzę, gdzie jest walka z bossem. Emperor! Co? No myślałem, że do losowego bossa nas to wrzuci. Dobra, panie hoście. O Jezu, jak ja kocham hosty. Ja tam jak grałem speedruna, to byli przeciwnicy, którzy tak tego speedruna blokowali. Najgorszy przeciwnik na speedrunie, host, a jeszcze ten taki latający od boku do boku, to jest jakaś masakra. Po tym speedrunie jakiś widz nawet napisał petycję, aby usunąć hosty z gry. Gapi Stale, nic ciekawego, super item na The Chest. On zwiększa rzeczywiście ilość skrzynek, jaka się trafia, i to bardzo. Gdzie tu walki z bossem mogą być? Tutaj Super Secret Room jest, co ciekawe. No, na Wojdzie Super Secret Room trafić naprawdę trzeba mieć farta. Albo pieska. Kolejne kluczyki. Czerwone serduszko i lecimy dalej. Nie wiem, na górze mi się chyba pochowały te walki z bossem, albo na dole po lewo. Albo mam po prostu pecha i mi się trafiło jedno z tych ułożeń Wojda, gdzie rzeczywiście tych walk z bossem jest bardzo mało. No, mówię, to ilość walk z bossem na Wojdzie jest kompletnie losowa. Więc czasami się trafia dużo, a czasami... może nawet z 4? Chyba najmniejszy Wojt, jaki miałem, miał 4 walki z bossem. I byłem niesamowicie w szoku. Dobra, mamy walkę z Delirium. Item aktywny. Delirium też sobie poprzepychamy. Delirium lubi być popychane. To jest taki boss, który wiecie, on... O, znowu nie mogę strzelać. Ale gówno. Może to mu przez mój item aktywny. Dziwne, dziwne. No ale i tak obrażenia robimy kosmiczne, naprawdę. Będę musiał wyjść i wejść, żeby wyjść z podejścia. No, tak myślę, tak myślę. Ten unlock, który dostaliśmy, też chyba nie jest z tego moda Epiphany. Zmienili ostatnio moda Repentance Plus. I nie ma już się wszystkich itemów, tylko je się normalnie dostaje. Odblokowuje za pomocą achievementów. No my mamy wszystko odblokowane i tak, więc tutaj nie wiem, na nowo chyba jak to robię, to się dopiero odblokowują te itemy. Jakiś widz mi napisał na Steamie ostatnio komendę, żeby te wszystkie itemy odblokować, chyba powinienem po prostu załączyć. Dobra, kochani,
Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobał. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. Dzisiaj to będzie jedyny odcinek, dzisiaj tylko Isaac. Jutro losowy wtoreczek. Zastanawiam się, co nagrać. Może będą Heroesy. Jeżeli będą, to mnie nie zabijcie za moją grę, bo na pewno nie będę grał dobrze. Nie grałem w tę grę wiele, wiele lat, a nigdy nie grałem w nią dobrze. No i co? I tyle. Jak odcinek wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. I widzimy się w kolejnym, mam nadzieję, że już niedługo. Trzymajcie się i cześć!